zdrowia. Jak można zniewolić ludzi? No ludzi można zniewolić albo mieczem, albo biurkiem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No z biurkiem, czy zza biurka, czyli urzędniczo, politycznie można ludzi zniewolić, szczególnie podatkami. No, kiedy człowiek jest niewolnikiem, kiedy nie ma swoich pieniędzy, kiedy jest zależny od innych. I w takim wypadku, kiedy podatnik po prostu jest wysysany nieustannie, no to zaczyna być niewolnikiem. W Ameryce trzeba pamiętać, że jest rząd federalny, czyli ten z w Waszyngtonie, no i są rządy stanowe, czyli te 50 stanów od wschodniego wybrzeża do zachodniego. Każdy stan to ma swoją izbę senatorów, izbę reprezentantów, ma swój taki ten kongres, także wszystkie stany są kontrolowane czy kierowane przez polityków stanowych. No dużo miasta też mają te swoje prawa, wsie mają swoje prawa, no dużo skupiska ludności mają swoje prawa, no ale jednak te stany to jest coś, co powiedzmy rozdziela, że to jest różnica, tak jak w Europie powiedzmy są kraje, no to w Ameryce te stany. Jest to niewidoczne, no bo każdy może przyjechać samochodem z jednej w drugą stronę, jest to niewidoczne, no bo można mieszkać w jednym stanie, pracować w drugim stanie, wydawać pieniądze tu. I ciekawe jest, że jeden stan jest obok drugiego stanu i jest dramatycznie różny na tyle, że są powiedzmy wojny międzystanowe, no ale to wojny finansowe. Dlaczego finansowe? No bo jeżeli stan czy rząd podatkuje ludzi, no szczególnie kompanie, szczególnie korporacje, no to te korporacje muszą płacić podatek korporacyjny. No i w niektórych stanach ten podatek korporacyjny jest powiedzmy 4%, w innych 8%, w innych jeszcze 12%, w innych 20%. Także wiadomo, że te korporacje, które muszą płacić największe podatki, to nie chcą się trzymać w niektórych stanach, no ale powiedzmy największe podatki są w Nowym Jorku, no i pomimo wszystko, że tam są takie podatki, no to ludzie jednak tam lgną do tego. To jest taki magnes biznesowy, magnes mieszkaniowy, magnes rozrywkowy. I rząd Nowego Jorku wydaje pieniądze na lewo i prawo i wybiera te pieniądze na lewo i prawo. Ale jest ciekawa sytuacja, że dwa stany, Kansas i Missouri, zaczęły walczyć ze sobą już od ładnych paru lat, no ale teraz właśnie przestały walczyć, no bo na tej linii granicznej przy Kansas City po prostu burmistrz czy urząd miasta stara się werbować kompanie z drugiej strony granicy stanowej i jak to się odbywa? No to się odbywa w ten sposób, że jakaś kompania ma zapłacić powiedzmy 50 czy 15 milionów w tych podatkach. No to im obiecują, że nie zapłacą te 5, 10 czy 15 milionów w podatkach, no i kompania się przeprowadza. Jeżeli powiedzmy kompania się przeprowadzi ileś tam, co najmniej 10 osób i utrzyma tą pracę przez ileś tam lat, no to podatek ten stanowy od pensji będzie zredukowany powiedzmy w 10–5%. Także to jest taka makabra, że w zasadzie urzędnicy mówią: my wam zabieramy bardzo dużo, no ale w zasadzie nie będziemy wam zabierać. No i to jest ten problem, że w Missouri ostatnio właśnie przez to, że takie numery się odwalają, które zaraz powiem, zredukowało podatek korporacyjny do 4%, a Kansas też zredukowało, ale do 7%. No i co to przez ostatnie lata, co to działo się w czasie tej wojny, to jest to, że 12 000 po prostu miejsc pracy przeszło w jedną i w drugą stronę. Znaczy w jedną stronę poszło 5500 miejsc pracy, a w drugą poszło 6700. Także mówią, że te obydwa stany kosztowało to 340 milionów. No to znaczy nie tyle, co kosztowało, no bo oni wycenili, że chcemy zabierać tyle, co zabraliśmy 340 milionów mniej. No ale co to znaczy? No to znaczy, że po prostu te podatki korporacyjne są niemożliwie wielkie, tak jak właśnie w tym Nowym Jorku są wielkie i ludzie są, no ale w sumie też brakuje kasy, a na Florydzie podatków w zasadzie nie ma, no i tam wszystko jakoś kwitnie i się rozwija. Teraz ostatnio właśnie Kansas i Missouri doszli do wniosku, że ta wojna to nie ma bez sensu, no i w zasadzie trzeba wysysać tych pracodawców, no ale już bez wojny podchodowej. I w Kansas City gubernator podpisał w ostatnim miesiącu takie właśnie prawo, że już nie będzie podkupywania. No i powiedział tym swoim ludziom w tych swoich odpowiednich wydziałach, że po prostu nie mogą już tego więcej robić. No tyle tylko, że jeszcze miasta i miasteczka mogą dawać jakieś zniżki, powiedzmy, tego podatku katastralnego, no bo to jest następny podatek katastralny, który jest dosyć atrakcyjny dla urzędników, a dosyć beznadziejny dla firm. Takie porozumienie, no to daje jakieś no inne spojrzenie w innych stanach, bo w 2015 roku Stany i wszystkie inne takie miasta i miasteczka wydały 45 miliardów na te właśnie podatki, których nie wzięli. I to jest właśnie to jest takie słownictwo dosyć dziwne, że urzędnicy czy polityka wydała pieniądze. No, to jest po prostu paranoja z punktu widzenia właśnie normalnego człowieka. No to się po prostu nóż w kieszeni otwiera, jeżeli urzędnicy mówią, że oni wydali pieniądze, bo mogli brać powiedzmy 12%, a zaczęli brać 8%. Tak? Także to jest po prostu urzędnicza taka pieprzenie 3 po 3. No ale tak mówią, że właśnie w całych Stanach to 45 miliardów wydali. No nie wzięli mniej, czyli jak wzięli mniej, no to w tych firmach zostało więcej, no to te firmy mogły coś innego kupić, czy dać swoim ludziom w pensjach, no a pensje są opodatkowane, także tak czy inaczej te pieniądze wróciły do kufra urzędników i polityków. No był taki Amazon. Amazon teraz parę miesięcy temu to właśnie była bardzo podobna sytuacja, że Amazon chciał mieć w pewnym rejonie Nowego Jorku, tego miasta, no i miał zapłacić mniej miliard dolarów. No to można sobie wyobrazić, jak straszne kwoty są te podatki stanowe, jak strasznie to są wielkie pieniądze, jeżeli było coś takiego proponowane. No i w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, no bo stan Nowy Jork to nie jest stolica Nowy Jork, to jest jedno z miast, ale stolicą Nowego Jorku jest Albany. No i oni przepchali właśnie takie prawo, że w zasadzie też te wszystkie zniżki podatkowe, no to nie mogą być dla konkretnych firm, no bo dużo ludzi się denerwowało, no bo mniejsze firmy, czy tam średnie firmy mówiły, jak to jest możliwe, żeby Amazonowi zaproponować takie mega miliardowe zniżki w podatkach, a my płacimy ciągle jakieś potężne podatki według stawek, jakie są. No także politycy i urzędnicy jednych kochają, a innych rypią. No jest prawda taka, że ludzie jednak ustawiają te biznesy tam, gdzie jest, mogą je prowadzić, plus jest coś ciekawego do robienia, no ale w tym wypadku właśnie Kansas i Missouri, na tej granicy, kiedy 12 tysięcy ludzi w najróżniejszych kompaniach poprzeprowadzało się, powiedzmy, 3-4 kilometry, tylko żeby mniej płacić, no to właśnie rzuca złe światło na całą tą, cały ten system podatkowy, że to są za duże podatki. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do naciśnięcia. Dzyń, dzyń. Pisz pytania, pisz odpowiedzi, pisz cokolwiek. Polecaj na Facebooku, dawaj na wykop. I do następnego codziennego filmiku.